Cześć, Raczku. Co ty tu robisz? A ty jak tam wlazłeś? Oj, cielaczku, cielaczku. Gdzie? Matka, jak ty go pilnujesz, że on za drutami? A on prądem oberwie? At! Sprytny. Cześć, tu Michał z kanału Chochlik na gospodarstwie. Witam na kanale. W dzisiejszym odcinku podsumuję luty, konkretnie wycielenia. Można by podsumować, że tutaj w tym stadzie wycieliło się 24 krowy. Właściwie pierwsze było gdzieś koło 10. No jak na Sulejmana to jest dobry wynik. Po mojej stronie Zephyr dał na razie, było tych krowek 6 wycielonych. No co łącznie daje 30 matek. Ale no niestety mamy 8 padniętych, także na ten moment tutaj łącznie po mojej, po ojca stronie 22 cielaki. I te 8 padnięć, no co tak naprawdę tym cielakom się stało? Pierwszy, powiedzmy, znaczy nie będę mówił po kolei, tylko tak naprawdę co tam każdemu cielakowi się, co tam dolegało. No pierwszy po prostu, jeden był akurat tu po mojej stronie, no za duży, zdecydowanie za duży cielak. Matka miała problem z wycieleniem, cielak około 50 kg, był naprawdę gigantyczny. No i od razu wycielony, martwy, najprawdopodobniej po prostu poród za długo trwał. Ja się nie dziwię, że no ale tak matka dała radę, no, dała rady. Tutaj wnioski wyciągamy od razu, a mianowicie narobiliśmy dużo kiszonki, a ta rasa Angus, no ona by mogła sobie poradzić na samym sianie. Planowaliśmy po prostu, żeby tym krowom było lepiej, żeby dać im jeszcze lepszej paszy, żeby po prostu też te cielaki fajnie tutaj u nas przybierały, no ale niestety okazuje się, że to błąd, za dużo tej paszy, za dużo tych kiszonek, bo wyrobiliśmy 700 kulek i te cielaki rodzą się po prostu jak na tą rasę za dużo, tamten 50 kg, ale tutaj to generalnie co byczek to praktycznie 40 kg, a takie byczki przy tej rasie to one powinny mieć no to 33 kg, no to jak widzicie jest to zdecydowanie za dużo. I już wyciągamy wnioski, mieliśmy na 17 hektarach w tym roku posiać proso i zrobić z tego kiszonkę, już się plany zmieniają, najprawdopodobniej po prostu na tych 17 hektarach posiejemy już niedługo trawę i będziemy robić tam po prostu zwykłe siano. Kiszonki mamy, znaczy z lucerny mamy jeszcze i tak 16 hektarów, to tej kiszonki i tak jeszcze trochę będzie. Drugi cielak po tej stronie urodził się wieczorem, w ogóle bez odruchu ssania. No przy czymś takim to, no, co byśmy nie robili, to on po prostu widać było, że albo mu coś od razu prawdopodobnie dolegało w środku. No i no, niestety rano już był martwy. Trzeci po mojej stronie była taka sytuacja, że się krówka wycieliła. No i my generalnie tak po prostu podchodzimy, sprawdzamy czy w porządku z cielakiem i odchodzimy. Natomiast z daleka patrzymy, czy to ciele pije, bo wiadomo jak podchodzimy blisko, a matka świeżo wycielona, to ona się denerwuje, zaczyna tańczyć i ten cielak nie może się napić. Natomiast patrzymy tak z daleka, no i widać było, że ten cielak pod nią stoi, krowa spokojna i on tam coś doi, nawet słychać było. No i niestety okazało się, że krowa miała takie przycycki i jak on te przycyski sobie tam ciągał, no to tam mleka nie było. Krowa stała spokojnie. W momencie, kiedy ten cielak chciał chwycić normalnego,
normalnego sutka, to okazało się, że ta krowa coś tam nie pasowało, ona nawet go kopała. Myśmy zobaczyli to dopiero dzień później. Zaczęliśmy karmić, no niestety już było za późno, bo najważniejszych, no powiedzmy nawet tych 12 godzin, ale ten cielak nie dostał tego mleka, no nawet powiedzmy chyba w 24, przez 24 godziny, nie no mniej, bo to wieczorem cielony. 12 godzin na pewno minęło, niestety. No i kolejny dzień już dał, że pokazał, że ten cielak, no padł i tyle. No i wdarła się tutaj choroba po tej stronie. Zaczęło się najpierw od jednego martwego cielaka. Cielak urodzony, wszystko niby w porządku. Chodził za matką, pił. Po 5 dnia przychodzimy, leży martwy. No myśleliśmy, że to po prostu jakiś dziwny przypadek, ale dnia następnego, po przejściu całego stada, okazało się, że chorych było bodajże kolejnych 5. No to telefon do weterynarza, on stwierdził, że one mają jakiś wirus musiał się wkraść po prostu i przez to, że myśmy nie odkażali tej pępowiny, ten wirus się akurat tamten wkradł i po prostu zaatakował te cielaki. No muszę przyznać, że przez ostatnich parę lat myśmy nigdy nie odkażali tej pozostałości, tej pępowiny u cielaków. No i było zazwyczaj wszystko w porządku. A tutaj nagle coś takiego, taka akcja. No dobra, no i więc weterynarz tam podał leki wieczorem, dnia następnego rano. No i tym cielakom się poprawiło. Jak 5 było chorych, jednego się już nie udało uratować. I tam były 4, tym 4 się poprawiło. No i dwa dni one widać było, chodziły wszystko normalnie. Stwierdziliśmy, że no to fajnie, że te cielaki udało się uratować. Ale przychodzimy kolejnego dnia i już był jeden padnięty i widać było, że tamtym cielakom się znowu pogorszyło. Najprawdopodobniej po prostu trzeba było kontynuować po prostu kurację lecznicą, a no, wydawało się, że tym cielakom już jest dobrze, już nic im nie dolega. No i już na kolejne zastrzyki to już było za późno, te cielaki praktycznie padały dzień po dniu, te 3 kolejne padły. No i zadzwoniliśmy po innego weterynarza, żeby przyjechał, zrobił sekcję. Po prostu potrzebowaliśmy, żeby inny lekarz też na to spojrzał. No i on zrobił sekcję jednemu cielakowi. No i wynik był taki, że weszła sepsa. Podczas jak zrobił sekcję, to w środku było widać jakieś takie jakby, nie wiem, małe jakieś guzki czy coś takiego. Ale najbardziej to było widoczne, jak on rozciął stawy i w stawach po prostu stawy były pełne ropy. No to on mówi, że to jest główny taki objaw, dlatego te cielaki po prostu nawet nie chodziły, one tylko leżały, one nie mogły wstać, no jak nawet stawy były zaatakowane. No i też potwierdził to, że najprawdopodobniej ta sepsa dostała się przez te pępowiny. Także no mogę powiedzieć co, no mieliśmy pecha, trochę mało doświadczenia, ale to też takie, że wcześniej tego nie robiliśmy, tym cielakom się tutaj tak nic nie działo, no teraz to odkażamy każdego cielaka nawet 2 razy, co możecie teraz zobaczyć. Nie uciekaj. Tu. I odyny, i dezynfekujemy. Już. Jak również, jeżeli widzimy, że są jakieś takie przypadki, gdzie nie jesteśmy pewni, czy ten cielak się napił, to też rozrabiamy, mam tutaj siarę, rozrabiamy i dajemy cielakom, co też możecie zobaczyć. I tak trzeba dodatkowo mleczka dawać. Dobry ciak, dobry. Pi, grzeczny. Pi. No żeby nie było tak smutno, jeszcze jednego dnia, jak tu przyjechałem, była taka sytuacja, wchodzę tam do tego naszego biura, mówię, kurczę, coś słyszę.
że coś się trzepie w tym w oborze. Wchodzę tam, patrzę, a tam taki widok. Wyszedł, po prostu wyszedł. Już tego nie nagrywałem, ale no musiałem sobie jakoś poradzić. Oczywiście na grzeczne prośby to on nie zareagował, bo był zajęty zabawą z Sulejmanem. Więc wziąłem po prostu takiego długiego kija, żeby nie wchodzić tutaj, bo no, troszeczkę tutaj było tak niebezpiecznie. On w takim szale nigdy nie wiadomo co, czy mnie przypadkiem mnie by nie zaatakował. Wszedłem tutaj na ten płotek. Po prostu zdzieliłem go w dupę dwa razy. On odbił, on tu się nawet pośliznął, wywalił, wszedł od razu. To już minęło parę dni od tego. Musiał na to napierać. To, widzicie, to jest tu wygięte. Czyli on tu musiał wyłamać. Natomiast na dole, w tym momencie jest to już urwane. Ale to, co było tutaj na dole, najprawdopodobniej było niezamknięte. Ponieważ jak ja go tu zamykałem, to zobaczyłem, że to jest otwarte. Czyli tam było otwarte, a tu było jedyne zamknięte. No i teraz tak, albo się tu o to tarł, albo po prostu gdzieś tu chciał dojść do kiszonki. No napierał, aż to się wygięło. Jak się wygięło, się otworzyło, to on tu wyszedł. No i od razu poszedł się bawić z Sulejmanem. No, tak jak widzicie, no taki luty. Mam nadzieję, że już po prostu to co najgorsze, to za nami, bo no, widać, że te cielaki teraz, które się rodzą, to od razu takie fajne nabierają siły, od razu łażą za matkami, gdzieś tam popiją mleka, zaraz skaczą, biegają. No teraz to o wiele lepiej wygląda. Mając 70, w sumie łącznie, nawet tam z tymi owkami 79 matek, no to maksymalnie w tym momencie możemy mieć 71 cielaków. Podejrzewam, że tyle nie będzie, bo tak mi się wydaje, że tam parę jałówek po mojej stronie jest niezacielonych. Czyli no chciałbym, żeby wynik był chociaż wyrównany z tamtego roku, gdzie mieliśmy 66 cielaków. Czyli ewentualnie jeszcze coś mogłoby się dziać z pięcioma. Aby się nie działo. Ale ja tak zakładam właśnie patrząc na tamte jałówki, że Zephyr mógł tak nie za bardzo je zapłodnić. Zobaczymy. Czas pokaże. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!